Właśnie tutaj widzisz wózek zremontowany, ponieważ już tak jakby tu już widzicie efekt końcowy. Za chwilę zobaczycie, jak wyglądała ta praca. Zajęło mi to, nie wiem, półtora tygodnia czy dwa, nie wiem, tam mówiłem mniej więcej dni, teraz nie pamiętam ile, ale ostatnio zrobiłem sobie też przerwę, ponieważ siedziałem tam dosyć długo przy nim. Jak widzicie, jeśli ktoś jest moim stałym widzem, to już się dużo zmieniło. Na przykład została dodana tylnia klapa na zawiasy, zostały dane nowe burty, podłoga, ścianki, została przedłużona rama, zostały dane u góry kątowniki, zostało dane wzmocnienie pod ramę i za chwilę wam pokażę mniej więcej, jak to wszystko wygląda. Dobrze, trochę pieniędzy za to wydałem i jeszcze wydam dwa razy tyle, ale z tego co wam powiem, tak, rama została odmalowana na kolor czerwony, to już lekko staro, miał być czerwony, w sprayu malowałem i to był mój błąd, bo mówili mi, żebym wziął farbę w puszce i mogłem jednak wziąć, ponieważ nie starczyło mi farby w sprayu i wziąłem po prostu żółty spray, jest pół żółta, pół czerwona, ale to już jest, to już po prostu zostanie na, bo to jest, tak jakby to jest pierwszy etap remontu. Drugim etapem remontu będzie danie osi, tak jakby osi na bardziej na tył, bo jest za bardzo na przodzie. Drugim etapem będzie zrobienie klapy zamykanej, ponieważ jeszcze nie ma zamknięcia. Takim drugim etapem będzie jeszcze tutaj dospawanie wzmocnienia, ponieważ z jednej strony urwało się. Drugim etapem będzie jeszcze wymiana łożysk w kołach, o ile tam są łożyska, nie wiem jeszcze tam jest, ale chyba łożyska. Oraz będzie trzeba jeszcze dać nowe uchwyty na koła, więc trochę do roboty jeszcze jest, więc pierwszy etap tak jakby za nami. Zaraz zobaczycie, co zrobiliśmy, ale jak już wcześniej przed chwilą wspominałem, jest tutaj dana nowa podłoga, burty, wszystkie ścianki są nowe, nowe kątowniki. Więc tak, zacznijmy od tego, śruby zostały dane, dziesiątki, na klucz dziesiątka, o ile się nie mylę. No chyba dziesiątki, z podkładkami tutaj, żeby się w płytę jakoś nie wkręcało. Jest to płyta OSB, gruba na 18 mm. Jak widać 18 mm zaimpregnowano dwa razy po kostem lnianym chyba. No, tak się nazywało, jeszcze później zobaczycie. I po dwóch razach zaimpregnowania została pomalowana na taki kolor zielony. A o ramie już wam mówiłem, będzie jeszcze raz malowana, ale no. Więc to tak trochę psuje ten efekt. Już na szybko wam omówiłem parę spraw. Są tutaj dane śrubki, cztery po każdej stronie. Niestety zostały tylko po lewej oraz prawej. Jeszcze myślę, żeby dać na tylnią klapę i błąd, który jeden popełniłem, taki trochę istotny wizualnie, jest to zawias, który krzywo przykręciłem, przez co tutaj tak już widzicie lekko się wygiął. Ale to chyba nie robi większego problemu i jest dobrze. Zawiasy są na dwie śrubki, tutaj jedna niżej, druga wyżej. Później mamy tutaj jedną przykręconą przez kątownik i drugą przez płytę. No jedna jest tutaj od zewnątrz, od wewnątrz do zewnątrz, to jest od zewnątrz do wewnątrz. No coś takiego mniej więcej. O płytach wam mówiłem, kątowniki. Rama na początku miała 85 cm długości, później teraz ma 110 i się kończy tutaj to 110. No i tutaj klapa jak się zamyka, to akurat 110 jest. Szerokość zostawiłem 57, bo też było trochę więcej roboty. Chociaż i tak jest jeszcze dużo z tym wszystkim. No i tak, tutaj mamy grubsze kątowniki. Sprzedałem 26,5 kg złomu i chyba 1,3 kg aluminium. I później, żeby po prostu, wiecie, ja tak wziąłem trochę złomu, żeby po prostu nie wydać dużo pieniędzy na to, co, bo chciałem kupić te kątowniki parę i ten, żeby nie wydać za dużo pieniędzy po prostu. Więc sprzedałem tam trochę, jeszcze dopłaciłem 6 zł i kupiłem parę metrów kątowników. Jeden grubszy, tu jest grubszy, no i tam jest tak samo i tu u góry jeden jest takie mniejsze lekko. No i tak to wygląda. No i na to jeszcze kupiłem parę prętów na podłogę. Pod podłogą to jest jeden pręt, który ma być wspomagający. I oraz tutaj dwa przy zaczepie, które dałem tak o dodatkowo, żeby były tutaj. O, widzicie to. To i z drugiej strony też taki jest. No i w sumie nie wiem, co tu wam za wiele gadać. Chcę już od następnego tygodnia zacząć go bardziej remontować, czyli zacząć ten tak jakby drugi etap. Więc teraz zobaczycie odcinek. Dzisiaj mam nadzieję. No i po prostu, no nie wiem, co tu wam za wiele powiedzieć. Koło trochę się gibi, dlatego tylko tak wyjechałem z garażu nim, żeby po prostu wam pokazać. Mniej więcej szczelnie, tu widzę jakaś szpara jest, ale to nic. No i co, jak oceniacie wózek? Dla mnie jest tak, nie wiem, 7 na 10, 6. Tu jeszcze trzeba trochę przy nim porobić, więc to jest taki pierwszy etap, niedługo będzie drugi. No jak już mówiłem, będzie musiała być ośka, tak jakby ośka odcięte tutaj, mniej więcej bardziej tutaj, przecięte.
No i dane bardziej po prostu na tył, po prostu dospawane. I dane nowe uchwyty, te na koła tutaj, o. To nowe uchwyty muszą być, ponieważ nie utrzymują te ciężary, bo jak byłem na polu, było około 60-70 kg, wjechałem w ślad od ciągnika, tu na polu byłem zaoranym, wjechałem w ślad od ciągnika i po prostu, takie wiecie, była taka górka lekka od tego śladu, bo to ciężki ciągnik był, od case'a jakiegoś tam, nie pamiętam. No i w sumie się wygięło to właśnie lewo, znaczy wypadło z jednego uchwytu, drugi uchwyt się wygiął i dlatego trzeba dać nowe uchwyty, tam może. Dobrze, więc jak widzicie, wózek jest rozebrany, została rama. Niestety tutaj pękło mi. Tutaj, jak macie tutaj to, to mi tutaj pękło, nie ma tutaj tego. Więc będzie trzeba dospawać i wzmocnić przy okazji to, żeby kości nie wyginały. Wróciłem właśnie też ze złomu, bo trochę sprzedałem i trochę kupiłem, bo nowych nie opłaca się nawet. Znaczy, te kątowniki, ta rama jest stara, więc tam wiecie, o co chodzi, taniej, żeby wyszło. Ładnie to teraz wypoleruję, znaczy poleruję tą o takim czymś. Potem jeszcze mam na to szczotkę chyba drucianą, może wykorzystam. Mam jeszcze papier ścierny i później będziemy mogli to malować właśnie. No, kolor ramy będzie raczej czerwony, więc tak to wygląda. Ja też się biorę do roboty i widzimy się za chwilę. W razie po wyczyszczeniu tego metalu, tym nawet nie wiem jak to nazwać, tą taką szczotką drucianą, wygląda to tak, z tego wyczyszczenia. Na razie czyszczę tak, jeszcze to parę razy tu przejadę, żeby było mniej więcej coś takiego, jak mi się uda. Albo przynajmniej tak, żeby rdzy trochę ten, żeby tak trochę, no żeby po prostu było, postaram się, żeby było jak najczystsze. I tutaj już widzicie różnicę, tutaj nierobione, a tutaj robione, widzicie jaka jest różnica. Dobrze, więc ogólnie jak widzicie, tył został odcięty, trochę wyprostowany, bo było trochę krzywe. No i ogólnie tutaj dojdzie rama do przedłużenia, kątowniki i na to się, na dwa kątowniki tutaj i potem na to się rameda, znaczy to, tą tylnią. No i dalej zobaczymy, co będziemy robić, póki co tak to wygląda. Ja przygotowuję do wycinania te kątowniki, no i zaraz jeszcze rury przygotuję, no i po prostu, nie wiem, zobaczymy, co będzie dalej. Dobrze, więc jak widzicie, tutaj sobie szlifuję ten wózek, to jest tak ładnie, o, muszę tu go trochę doszlifować, czyli za często nie szlifuję, więc nie miejcie pretensji, że źle, ale ogólnie staram się jak najlepiej, tak to wygląda. Tutaj też to jest wyszlifowane już. No tutaj to kawałek też teraz robię od przodu do tyłu. Tu muszę podokończyć takie jak tu elementy z tej farby jakiejś starej tu. Muszę dokończyć, tu muszę na około trochę dostęp. To już mam tył mniej więcej też. Te części tutaj, pręty, nie pręty, też mam mniej więcej wyczyszczone, więc jutro ma być to spawane. Teraz sobie przygotowuję, jutro chcę to pomalować w końcu. Płytę może już zamontować, nie wiem, zobaczę co zdążę jutro zrobić. No, widzimy się po prostu za niedługo. Dobrze, więc ogólnie znowu mamy noc. Nie wiem jak wam zmontuję jeszcze ten filmik, ale dobra, tak wygląda, że rama już była wyszlifowana. Tu trzeba jeszcze doczyścić tego. To odbór, tutaj trzeba usztywnić, bo się buja. Już ze starości po prostu, już przez ten rok co stało, to już trochę tam piasek i w ogóle widać, że był tam szlifierką, tym bożem nie doszedłem. Tam będzie trzeba jeszcze bardziej dospawać, ten się trzyma, ewentualnie naprostować. Jak widzicie tutaj, dziękujemy mojemu kuzynowi Mikołaj J. Tutaj bardziej się obsługuje niż ja spawarką, to tu mi zespawał, normalnie dobrze się trzyma, to jest, żeby po prostu nie musiał być, ale po prostu jest po to, aby po prostu jak będzie tu płyta i bardzo, bardzo ciężki ciężar na przykład na tym miejscu, żeby tak po prostu wiecie, do bezpieczeństwa wzmocnienie, tutaj też tych dwóch prętów nie musiało być, ale też są tak, o, tylko dla wzmocnienia zaczepu, żeby mógł więcej udźwignąć, może za wiele to nie da, ale też dałem po prostu, no po prostu dałem, żeby lepiej się trzymał, to też dobrze się trzyma. No widzicie, rama jest polerowana, tak tutaj trochę, tam gdzie nie doszedłem, to trudno, tam jeszcze papierem ściernym. Pójdę tam, jak już chyba wcześniej mówiłem, P80 i 180, mam nadzieję, że starczy. Takie akurat mam do dyspozycji. Tutaj mamy te od kół, tutaj jeden był spawany, ale niestety się odłamał przy przykręcaniu koła, więc to trzeba jakoś bardzo dobrze spawać, żeby nie pękło. Wózek jako taki, nie chodzi na przykład o to, żeby był jak najlżejszy.
po prostu może mieć tam parę kilo. Myślę, że jak będzie już miał te płyty, to wszystko założone, to będzie miał około, nie wiem, myślę, że 50-60. Ale po prostu mieć porządny, ciężki wózek. Jeśli, jak już widzicie, tu już jest dospawane. To niestety zostało na odwrót dospawane, ale powinno być nie tak. Mam brudne ręce, ale no wiecie, metal takie tam. Nie powinno być tak jak jest teraz, tylko powinno być tu i tu, wiecie, tak go przekręcić o 90 stopni w prawo. Ale tak też damy radę go zrobić. Tu jest dobrze zespawany. Tutaj mniej więcej też, tylko tu bym jeszcze tutaj, że mi zespawali bardziej to, bo się za bardzo nie trzyma. Więc ogólnie to wyprostowałem, bo było też lekko krzywo. Już jest równo. O, tak mniej więcej sobie porównałem. Ładnie przylego. Wyszło lekko dłuższe niż myślałem, 111 czy 12, ale postaram się zrobić, żeby nie było zbytnio problemu z tymi tutaj, co będą u góry. Takie będą. Po prostu nie wiem jak to nazwać, po prostu no takie wspomagające, nie, kątowniki, i tak to póki co wygląda. No tu jeszcze pójdą dwie rurki od dołu do pomocy, żeby bardziej się dobrze trzymało. Póki co jeszcze rozmyślam jak to ma być zrobione i myślę, że jutro w końcu będę malował to ramę, ale jeszcze nie wiem po prostu, więc na razie tak to wygląda, widzimy się jutro. Dobrze, kolejny dzień, środa, 4 listopad. Jak widzicie, mam już podłogę na naszym wózku. Przedłużona rama już, nie wiem czy wcześniej pokazywałem, ale jest przedłużona. Jeśli chodzi tutaj o to, tutaj mamy idealnie tak jakby ten, przy tym, przy kątowniku. Tu mamy szparę niestety. No i jakoś nie mogę tego za bardzo teraz podrównać, próbowałem, ale tak musi być po prostu. No i co, to nie jest tak, że to teraz tak będzie. Widzicie, teraz ładnie duży wózek się nam zrobił, tak jakby. Tam jest tutaj takie małe wcięcie, ale to nic. Zaraz sobie to przetrę trochę i to sobie zaimpregnuję. No i potem będę robił sobie resztę, myślę. Właśnie, trzeba tu jeszcze zrobić chwilę, nie wiem czy teraz impregnować czy nie właśnie, bo tutaj trzeba jeszcze zrobić miejsce na kątowniki dwa. Więc nie wiem, zobaczymy, może najpierw sobie tylnią klapę zrobię. Ale póki co tak to wygląda. Będzie tak wsadzone tylko. No i co, widzimy się później jak już coś będzie, jakiś postęp w tym właśnie robocie tego wózka. Dobrze, więc jak widzicie, sobie ładnie już mniej więcej zrobione. No widzicie, już mamy przedłużenie właśnie to dospawane, jak mówiłem. Tutaj trzeba było się trochę tutaj dospawać. Jak widzicie, takie mniej więcej spawy, no nie moje, ale takie. Mamy już tutaj zrobione te tutaj tą oraz tą kątowniki do burt, które będą trzymały burty. No i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj tą ramę nie pokazywałem, chyba to też już jest dospawane, ale to już wczoraj było. Takie wzmocnienie, że się aż tak nie wyginało i w ogóle. Tak to wygląda, jeszcze tylko musimy dać dwa kątowniki tutaj, stąd, dotąd i tam. I jeszcze musimy zrobić tylnią klapę i można montować w sumie już te płyty, ale najpierw trzeba jeszcze zaimpregnować i pomalować. Póki co zaimpregnowałem, jedną i się suszy ta podłoga. No i potem myślę, że dzisiaj zrobię jeszcze tył, ale nie wiem jeszcze jak to wyjdzie. Dobrze, więc jak widzicie, dalsza budowa trwa. Następny dzień, nie wiem, w sumie jaki dzisiaj czwartek jest, ale wiem, chyba piąty, październik, nie, listopad. No coś takiego, listopad, chyba piąty. No i tu widzicie, mamy ten, możecie być już tacy zaskoczeni, że mamy już burty wszystkie. Podłoga jest zaimpregnowana już. Zaraz wam pokażę czym, bo nie wiem czy pokazywam, ale chyba nie, taki pokost to jest, pokost do ochrony drewna, tu jakieś meble, altany, ogrodzenia. Tutaj chroni przed czynnikami atmosferycznymi, chroni przed wilgocią, no to coś takiego jest, litr. I dam tutaj, jak starczy to po, ale raczej starczy po dwie warstwy. Dam po prostu z każdej strony po prostu po dwie warstwy. Tutaj już jest jedna wczoraj co była dana, jedna z tej strony, druga z tamtej, już ładnie przeschła. Te oczywiście rogi, to wszystko, to też już zostało zrobione przy tym. Teraz jedną tutaj tylnią, co będzie do tego zamykanego, tutaj tylnia już jest jedna strona zaimpregnowana.
No i teraz właśnie zostały przed chwilą przycięte te płyty boczne. No i zaraz właśnie te płyty, o widzicie, są luzem, więc zaraz będę je też impregnował, ale najpierw sobie muszę namierzyć, jak one będą schnąć, to do kątowników, ile dziurek ma być, ale myślę, że będą tak 4, tak z raz, 2, 3, 4 albo z 5. Śrubek będzie na to. Widzicie, nawet całkiem fajnie to wygląda, masywnie. No, tak to wygląda. Widzimy się później, jak już będzie coś nowszego, to wam coś tam jeszcze popokazuję. Dobrze, więc jak widzicie, już sobie maluję ramę. Niestety mi tu zbrakło trochę spraya. No i teraz jest taki trochę dwukolorowy, jeszcze zbrakło. Tu mamy czerwony. Dół będzie jest żółty. I tu pół boku jest żółtego, pół czerwonego, więc tak trochę średnio to wygląda. Ale póki co lakier będzie właśnie taki, o jak widzicie. Czyli taki. Tu widzicie, udało mi się czerwone zrobić tutaj te obramówki całe. Dobrze, więc już mamy następny dzień, piątek, godzina około 8:40. Tutaj widzimy, jak już pomalowane jest. Tak to mniej więcej wygląda. No od góry, elegancko tutaj w sumie od góry jest. To też. To najbardziej chodzi w ten, na pierwszy rzut oka po prostu. Ten środek to tam mniej ważny jest w sumie, bo tam będzie i tak płytami zakryte, tylko z wierzchu najważniejsze. A tutaj jest tak nawet. Tylko od dumy już od dołu zbrakło i tu mamy żółto-czerwone, jak widać, jak wspominałem wcześniej. No i tak to wygląda. Żółto-czerwone. No ale za może miesiąc czy coś takiego, w grudniu może, jak mówiłem, już będę. Kupię po prostu w puszce farbę, nie wiem, z pół litra. I wtedy pomalujemy to na jakiś czerwony albo coś takiego. Albo jakiś czarny, nie wiem, póki co jest tak. Ja sobie będę teraz tutaj impregnował, czy tam, no tym pokostem, czy tym, no bo ja mówię na ten impregnat, będę impregnował sobie właśnie te płyty. Ta już jest dwa razy zrobiona, tutaj nie robimy. Będziemy jeszcze robić tą i tą. I tutaj te dwie tutaj. No, także widzimy się później. Zrobiłem sobie tutaj zawiasy, jak widać. Na trzy śrubki, jedna niżej, druga wyżej, kolejna tutaj wyżej w kątowniku. I tu będzie jeszcze jedna w płycie, czyli tak po cztery. Tak to wygląda, otwiera się normalnie. Powoli nawet, patrzcie jakie opóźnienie. O, jeden ciaśniej chodził, drugi luźno. I ogólnie to wygląda tak. O, ten jest lekko krzywo zrobiony. No ale co tam, sam robiłem to. Nie ma co się dziwić w sumie. Tak, o, ten jest równy, tylko tutaj jest trochę niżej, ale nie chcę mi się już ten bawić, bo tu i tak mi się już wiertło kawałek urwało. Tu mamy szparkę, nawet to w sumie równo wyszło. Tu trzeba później odciąć to i to, albo nie wiem czy zostawić. No i później tu wejdzie na to płyta, nie? Póki co tak to wygląda. Ja idę sobie teraz do domu, bo muszę iść na lekcję. No i później sobie wrócę i zaimpregnuję drugą stronę właśnie płyt wirowych na zielono. No i tak to póki co wygląda. Widzimy się później. Już mamy 7 listopada, sobota właśnie. Tu widzimy wózek, nie wiem czy wam pokazywałem, ale już jest na kółkach. Przy kołach już będzie to jest taki remont bardziej wizualny, bo technicznie to by trzeba było wymienić. Znaczy w sumie taki remont ogólny, ale z takich bardziej specyficznych tych. Trzeba tutaj będzie chyba wymienić łożyska w kołach, czy coś takiego mniej więcej. Będzie trzeba wymienić łożyska. Czy co to tam w środku jest, czy kulki, czy łożyska. Chyba łożyska tam są, więc będzie trzeba wymienić. Jeśli to łożyska, no po prostu chyba łożyska, tam nie jestem 100% pewny. Będzie trzeba wymienić. No i co, tutaj fokus nie łapie, ostrość, halo. O, no i będzie trzeba te właśnie łożyska wymienić. No i co. No i dalej będzie trzeba jeszcze ramę drugi raz umawiać. No widzicie, to koło jest takie krzywe. Widzicie? Właśnie tutaj chyba w tym łożyska są do wymiany. No i właśnie dzisiaj jest ten ostatni etap wózka remontu, czyli malowanie tych płyt. Wczoraj były już drugą warstwę impregnowane.
Ta była nawet dzień wcześniej chyba dawana druga warstwa od reszty, więcej wszystko. Akurat litr tego pokostu, tego impregnatu mi starczył, żeby dwa razy dopomalować, idealnie mi starczyło. Teraz wam pokażę jaką farbę. A farba jest to taka, Śnieżka Supermal, emalia olejno-toftalowa, kolor widzicie zielony połysk, taki ładny, idealny myślę do tej przyczepki, ale zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać finalnie. Mamy tutaj jakieś różne znaczki, no i tak, odporne środki dezynfekujące, PAL 6002, czy nie, RAL, taki chyba kolor jest, do drewna i metalu, i tu pisze. Znaczy jest napisane. Spełnia wymagania dla poszczególnych tam no bo najważniejsze, czyli odporna na czynniki mechaniczne i atmosferyczne. Tak. No i tak, no i tutaj jeszcze z najważniejszych zastosowanie dekoracyjno-ochronne malowanie drewna, czyli dekoracyjnie, no i ochronnie też to działa, w jaki sposób chroni przed deszczem i w ogóle. Także więc dobrze. Oto no taki kolor mniej więcej. Powiedziałem wam trochę nawet dużo o tym. No i co, ja sobie tutaj to przygotuję, te płyty i zaraz będę sobie malował.